Pierwszy zjazd z PJN i od razu zmiana prezesa zamiast Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Paweł Kowal. Eurodeputowany, co od razu spowodowało pytania, czy jest w stanie ratować partię pracując za granicą. Kluzik-Rostkowska rezygnuje, bo koledzy nie chcieli już realizować jej koncepcji. Miała być polską Angelą Merkel, zostaje zwykłą posłanką. Jakub Sowinowski. To był rekwizyt dnia. Najczęściej bukiety odbierała Joanna Kluzik-Rostkowska. Najpierw, gdy ogłosiła, że nie chce rywalizować z Pawłem Kowalem, a później, gdy on został szefem i dziękował poprzedniczce. To jest zasługa Joanny. To jest zasługa Joanny, która zadbała o jedność klubu parlamentarnego, kiedy niemal codziennie przychodziły informacje. A to ten poseł chce odejść, a to tamten poseł chce odejść. Nowy szef PJN-u też dostał kwiaty, a spora część jego wystąpienia była poświęcona tymczasom wyjścia z PiS-u. Joannie Kluzik-Rostkowskiej udało się stworzyć parlamentarny klub, który wczoraj uznał, że nie podoba mu się jej wizja działań partii. Moja koncepcja była taka. Przypomnieć wszystkim, jakim człowiekiem jest Jarosław Kaczyński. Przypomnieć wszystkim, jak nie zgadzał się głęboko z polityką, którą prowadził. Jak w tej chwili próbuje nas bałamucić, pokazując, że znowu jest tym innym człowiekiem. Znowu się zgadza z miękką polityką. Dzisiaj Jarosław Kaczyński, prowadząc kampanię, nie mówił o smoleńskiej tragedii. Nie mówił o smoleńskim śledztwie. Dzisiaj najpierw promował byłego szefa CBA, Mariusza Kamińskiego, niedaleko Sejmu. Nie zajmuje się PJN-em. A później, krytykując minister edukacji w Sejmie, o PJN-ie mówił niechętnie. Wielokrotnie mówiłem, nie zajmuję się PJN-em, nie jestem w stanie zajmować się wszystkimi jednoprocentowymi partiami. Ze strony PJN-u dzisiaj nie należy się spodziewać ostrej riposty. Nasza partia ma być alternatywą i dla PiS-u, i dla Platformy, a nie ma być młotem na PiS. PJN idąc do wyborów i nie przekraczając progu wyborczego, de facto pracuje na PiS. Nie ma sensu dzisiaj rozprawiać o koalicjach i zastanawiać się, komu na rachunku przybywa od tego, że ktoś odda na nas głos, czy nie. Tutaj się odrodzi pod jego kierownictwem jakieś to słynne dziedzictwo profesora Lecha Kaczyńskiego, o którym się tyle mówi, który w moim przekonaniu nie istnieje. Największego zwolennika byłej szefowej Michała Kamińskiego na zjeździe nie było. Jest w Peru. To może być sygnał kolejnego odejścia. Albo odejść. Bo o transferze Joanny Kluzik-Rostkowskiej i ewentualnym starcie z list PO mówiło się już kilka tygodni temu. Dzisiaj też, choć ona sama dzisiaj o przejściu nie mówi. Tam jest naprawdę bardzo dużo sensownych ludzi z dużym politycznym doświadczeniem i ich polityczne doświadczenie powinno przydać się polskiemu parlamentowi. Powinni być użyteczni polskiej polityce, więc sprawa jest otwarta. Notowanie PJN-u od momentu powstania nigdy nie mogły jej działaczy przyprawić o zawrót głowy, ale start na poziomie 4, a później sondażowy rekord na poziomie 8% dawały nadzieję, że inicjatywa się powiedzie. W tym roku było już gorzej. Tylko raz PJN osiągnęła sondażowy wynik dający wejście do Sejmu. 2% poparcia w ostatnim sondażu dla faktów zaciążyły nad atmosferą dzisiejszego zjazdu. Wszyscy mieli trudny moment. 1 na 100, to zbadano podobno, 1 na 100 nie miał trudnego momentu. Mamy trudny moment. No, to się rozgrywa w różnych obszarach. Ale musimy przez niego przejść. Paweł Kowal jeszcze nie zdecydował, czy złoży lukratywny mandat europosła, by wystartować w wyborach do Sejmu. Jakub Sowieniowski, Fakty.